Dzień dobry wszystkim. Zapraszam Was na moje wrażenia z drugiego trymestra, czyli czy na pewno ciąża jest tak piękna, jak nam wszyscy wciskają i mówią. Jeśli oglądaliście wcześniejszy film o pierwszym trymestrze, to wiecie, że u mnie moja ciąża była taka bardzo, czy była, no jestem dalej w ciąży, więc jest taka średniawa. Teraz jestem w jeszcze muszę 4 tygodnie, 4, aha, 3 i powinnam już się spotkać z synkiem, już tak na żywo, ale zobaczymy, tak, bo to synek swoją drogą, jakby ktoś nie wiedział. Ci, co mnie obserwują na Instagramie, to powinni już wiedzieć, bo ja tam się już dzieliłam, właśnie, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. No ale dobra, przejdźmy do tematu, czyli drugi trymestr. To był jak najbardziej moim najlepszym trymestrem, bo teraz jestem w trzecim. I wspominam go najlepiej. Mi się wydaje, że każdy wspomina go najlepiej, aczkolwiek nie był to trymestr taki, gdzie wszyscy mówią, że tyle się ma energii i tyle życia w sobie. No to tak u mnie akurat jeszcze nie było. Ale na pewno o wiele bardziej się czułam lepiej niż właśnie w moim pierwszym. Więc przechodzę do pierwszego punktu. A! I nagrywam się na balkonie, tak jak w poprzednim filmie, bo tutaj mi się siedzi dzisiaj jak najmilej. Tak. Miałam taki moment w drugim właśnie, na samym sienkim początku drugiego trymestra, że bardzo, bardzo, bardzo się wystraszyłam, bo ja jestem osobą, która w ogóle śpi na brzuchu. Zawsze śpię na boku i na brzuchu. Ja nie lubię spać na plecach. Oczywiście musiało się to zmienić, ale było... No musiał... Był taki moment, który już bardzo dobrze mnie oduczył z jakby przewracania się na ten brzuch, bo co zrobiłam? Jakby ja jeszcze nie miałam takiego brzucha widocznego czy cokolwiek, ale coś tam już się zaczynało pojawiać. I pamiętam, że obudziłam się strasznie wystraszona, bo w nocy z lewej strony przekręciłam się na prawą stronę, ale nie poprzez stronę pleców, tylko poprzez stronę jakby brzucha. I wiem, że strasznie się wystraszyłam, że coś zrobiłam dziecku, bo jakby, no nie wiem, no ciało jest ciężkie i bałam się, że może go zgniotłam albo, nie wiem, zrolowałam. I się strasznie wystraszyłam. Pamiętam, że mnie też bolały. Trochę brzuch mnie wtedy bolał. No, mega się wystraszyłam. Więc od razu zadzwoniłam do mojej tam położnej i powiedziałam, że tak się stało. I ona mnie tam właśnie też zbadała na pierwszej kontroli i powiedziała, że dziecku się nic nie stało. Ale że sobie trochę nadwyrężyłam jakby mięśnie te brzucha, te boczne brzucha. I pamiętam, że ten moment to był dla mnie najstraszniejszy moment przez całą ciążę. Bardzo się wystraszyłam, że coś zrobiłam ze swojej własnej głupoty. No w sumie, no wiecie, spałam, więc nie za bardzo jakby myślałam, ale to jednak no wystraszyłam się bardzo. No już od tego momentu ani razu się nie położyłam albo za bardzo na boku, albo za bardzo na brzuchu już w ogóle nie. W ogóle bocian mi tu przeleciał, bo mamy tutaj, nie wiem, bociany, które są takie trochę starsze i już zawsze tutaj chodzą i szukają jedzenia. Też co się działo w tym czasie, to jest to, że brzuch zaczyna rosnąć i u mnie ten brzuch, bolało mnie to, jakby bolało, na początku bolało to jakbym miała takie, i nie jest to związane właśnie z tym zrolowaniem, ale to już jest tak, przyszło mi do głowy, że jakby bolały mnie też boki brzucha, no ogółem brzuch mnie tak trochę
ciągnął, tak bolał. Wpierw to czułam, jakby to takie były bóle menstruacyjne, a potem czułam no, takie bardziej już, no nie wiem, jak mam to nawet. To jest takie uczucie, którego wcześniej nie miałam, więc nie mam to z czym porównać. Ale ciągnęło mnie to. Taki ból, tak jakby mi ktoś też szpilą tu i tam w brzuch dawał. I pamiętam, że sobie dawałam te ciepłe kompresy na brzuch i to mi pomagało. Więc to miałam bardzo dużo w drugim trymestrze i właśnie też mi powiedziała położna, że to jest przez to, że brzuch rośnie i no i ja go po prostu bardziej odczuwam. Zauważyłam, że moje rzęsy, ja mam dość długie rzęsy z natury swoje, a zauważyłam, że w drugiego trymestra właśnie, że moje rzęsy się dość skurczyły. Miałam naprawdę dość skurczone rzęsy. Zawsze słyszałam od ludzi, że dziewczynki urodę zabierają, a że my mieliśmy chłopczyka, to już chyba się nie sprawdziło. Więc stwierdziłam, kurczę, ja bardzo lubię swoje rzęsy i trochę mi było ich szkoda. Już mam wrażenie, że one troszeczkę mi jakby odrosły, ale nie są już takie długie, jakie miałam kiedyś. A miałam naprawdę, no dziwnie mi się bardzo one skurczyły. Też zauważyłam, że moja cera poszła bardzo do tyłu. Bardzo zaczęłam mieć cerę suchą, niedopitą, niedopitą, jak to się mówi, no nienawilżoną, więc cały czas próbowałam ją jakąś tam nawilżyć i zauważyłam, że dostałam więcej zmarszczek. Więc to, co zawsze mówią, że matki zaczynają lśnić bardziej w czasie w ciąży, no to ja tego nie zauważyłam. Ja właśnie zauważyłam w drugą stronę. Więc ja nie wiem, dlaczego to tak. I tutaj w tym czasie też zaczęła mi się zgaga. Zaczęła mi się zgaga, która mi towarzyszy do tego czasu. Na szczęście wtedy nie miałam aż takiej zgagi, jaką mam teraz. Na początku pomagało mi to bardzo mi pomagało mleko sojowe, więc parę łyków napiłam się mleka sojowego i było ok. Potem zauważyłam, że coraz mniej mi zaczęło pomagać i zaczęłam brać tabletki na zgagę, które też osoby w ciąży mogą na spokojnie brać. I teraz w trzecim trymestrze zauważyłam, że już mi te tabletki, jakby czuję się nie fajnie po tych tabletkach. Swoją drogą można brać 11 takich tabletek, ale ja jakby maksymalnie zawsze chciałam brać po 4 na dzień, jeśli była taka konieczność. Czasem było tak, że nawet żadnej nie jadłam, a czasem było właśnie, że jednak dotarłam do tej 4, ale już 5, jakbym się źle nie czuła, nie chciałam. No a teraz właśnie w tym miesiącu zauważyłam, że no 4 to już mi nie pomagają i czuję się na tyle źle, że mogę nie przespać całą noc. Musiałam poszukać sobie czegoś innego, no ale to już tam myślę, że opowiem w następnym filmie o trzecim trymestrze. Ale zgaga towarzyszy mi do tej pory i jest to bardzo, bardzo, bardzo niefajne. Szczególnie, że... czekajcie, czy ja to miałam w drugim trymestrze... A nie, to jeszcze nie. No to, no to tak. Więc musiałam też spać prawie, że na siedząco. Tak, no, spać na siedząco i uważać, co jem. Więc po owocach często miałam właśnie zgagę, więc tak zaczęłam w tym czasie też jeść mniej jednak owoców, czyli takie rzeczy, na które teraz mam taką chętkę, czyli na przykład pomarańcze czy mandarynki albo wodę z cytryną. Tak bym się napiła, ale wtedy po prostu umieram.
To jest też bardzo fajne. To był też czas, w którym poczułam po raz pierwszy swojego synka. Poczułam pierwszego małego, delikatnego kopniaczka. Było to takie uczucie, jakby, którego nigdy jeszcze nie czułam, ale zastanawiałam się, czy to na pewno było kopnięcie, bo było to takie delikatne, a to może moje jednak jelita, a może coś tam. I wiem, że z książek, które czytamy sobie, akurat tam było też napisane, że może się wydawać, że jakiś tam, nie wiem, jakiś gaz w brzuchu jest czy coś, ale że na pewno się pozna, czy to właśnie jest kopnięcie, czy nie. I za pierwszym razem jeszcze myślałam, a to na pewno, nie wiem, coś w jelitach, albo jakiś, nie wiem, gaz, czy coś tam. No ale jak już za drugim i chyba nawet za trzecim razem poczułam, to już wiedziałam, że to jednak mój synek, który mi daje pierwsze kopniaczki. I to był bardzo fascynujący czas i fascynujące uczucie. Czuć, że jednak tam ktoś jest, i no, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. To jest też czas, w którym zaczęły mi bardzo puchnąć moje nogi. Przynajmniej po nogach jak najbardziej to zauważyłam. Pewnie na całym ciele trochę spuchłam. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale na nogach na pewno, że jak, wiecie, tak przycisnęłam dłużej, to mi zostawała taka dziura. I szczególnie miałam tak po pracy, ale ogółem miałam tak. Zaczęło mi się. Teraz powiem wam, że mam mniej, ale dalej, jakbym tak długo trzymała palec, to miała tą dziurę, ale nie są aż takie popuchnięte jak wtedy. I postanowiłam, że nie będę po prostu jeść soli, więc próbowałam jeść jak najmniej soli. Zaczęliśmy jeść obiady nie soląc na przykład ziemniaków, czy nie dodając soli gdziekolwiek. I my z tym w ogóle nie mamy żadnych problemów. My lubimy nawet jeść niesolone obiady, jakoś, nie wiem, lubimy posmak tych warzyw samych siebie, no ale jednak, wiecie, czasem jest, nie wiem, na przykład jak, nie wiem, macie ziemniaczki i chcecie dać na to śmietankę, to chcecie trochę tej soli dać, no to teraz tak raczej nie było i to trochę za tym tęskniłam. Teraz się przyznam, że jem tą sól, ale tak jak mówię, nie mam aż takich problemów z nogami, jakie miałam wtedy. No i tutaj mam napisane też, że coraz bardziej czułam kopniaczki i było to ekscytujące. No to czyli coraz bardziej silniejsze kopniaczki. I była też taka jedna sytuacja, bo tak jak już wspominałam, my czytamy sobie co tydzień jakiś tam rozdział, co się w tym tygodniu dzieje. I była tam jakaś wzmianka o tym, że dziecko może się wystraszyć jakiegoś hałasu i że to można poczuć. I że też można poczuć, jak na przykład ma czkawkę. Ja tą czkawkę to rzeczywiście czułam i raz wtedy, właśnie w tym tygodniu, co czytaliśmy o tym, i raz teraz jakoś niedawno też miałam wrażenie, że rzeczywiście się wystraszył. Czyli raz jak byliśmy, właśnie jechaliśmy, nawet nie wiem po coś tam, jakieś rzeczy, akurat dziecięce rzeczy do sklepu. I wiecie, czasem włączacie auto i muzyka jest głośno. I wtedy właśnie była ta muzyka głośno i miałam wrażenie, że coś mi tam podskoczyło. Wiecie, że jakiś był szok tam w brzuchu. I od tego momentu też sam nie słucha głośno muzyki. I ja lubię bardzo głośno muzykę słuchać, więc nie ograniczam się. Ale zauważyłam, że sam bardzo patrzy właśnie, jak coś jest głośno. A teraz ostatnio akurat się zrobiło cieplej i wiecie, trudno mi jest zakładać buty, trudno jest się schylać czy coś, więc rzuciłam tak swoje japonki, żeby sobie włożyć nogi, wsunąć nogi. No i ten dźwięk jakby
rzucenia o podłogę tymi japonkami był dość, nie wiem, jakoś się odbiło echem czy coś. I wtedy też właśnie poczułam, jakby się dziecko wystraszyło. Więc to jest bardzo dziwne, dziwne odczucie. I no może się mylę, może źle czułam, ale no wydaje mi się, że tak było. No i to był też taki czas, że miałam dalej mały brzuch. Prawie, no tak, przez cały drugi miałam dość mały brzuch. Ludzie nie wiedzieli, że jestem w ciąży, szczególnie, że jeszcze było dość zimno, więc jakieś swetry, coś tam, więc tak nie widać, że coś jest. Teraz widzicie, jestem w letnich ciuchach, więc na pewno się tam wszystko bardziej widać, ale pamiętam, że jak moja znajoma miała klientkę i widziałam, że ona tak na mnie to robiła sobie paznokcie i tak widziałam, że tak spojrzała tak na mnie, wiecie, tak, na mój brzuch. I ja szłam wtedy do swojej klientki i tak powiedziałam, nie, ja się wrócę i ja się zapytam, czemu ona tak na mnie spojrzała, bo ja to był, pamiętam, że taki moment, że się zastanawiałam, czy ludzie myślą, że jestem gruba, czy ludzie myślą, że jestem w ciąży. I no pewnie nigdy nie powiedziałaby, że myślała, że jestem gruba, ale musiałam się zapytać jakoś, nie wiem, miałam taki moment, że musiałam się zapytać. I ja mówię, że przepraszam, że przeszkadzam, ale widziałam, że pani spojrzała na mój brzuch i no po prostu z ciekawości, bo często widzę, że ludzie się patrzą i się zastanawiam, tak, co ludzie sobie myślą. Czy myślała pani tak, tylko niech będzie pani szczera, nie? Czy myślała pani, że jestem gruba? Czy myślała pani, że coś tam rośnie, że to jest, że jestem w ciąży i była pani po prostu ciekawa? Mówię, nie, myślałam, że jest pani w ciąży, ale no wiecie, jak ludzie czasem nie powiedzą przecież, że tam nie, no myślałam, że pani gruba jest. Ale jakoś mnie uspokoiło to wtedy i stwierdziłam, a okej, okay, czyli ludzie powoli już widzą, bo często nie widzieli. Często nie miałam jeszcze ludzi, którzy mówili, o, jest, ta pani jest w ciąży, nie. Wiecie, to chyba jest taki moment, że nie chce się wyglądać na osobą grubszą, no a coś tam już było, nie? Pod tymi ubraniami, więc dobra, przejdźmy do następnego punktu. A, tak, to był też taki moment, że bardzo naciskało mi na moje płuca, a że ja mam astmę, to jak, nie wiem, ja mam tak, że jak mam mniej oddechu, to się bardzo denerwuję, to wchodzę trochę w panikę i często miałam tak, że miałam takie ataki, trochę paniki, nie mam wystarczająco oddechu. I pamiętam, że byliśmy w sklepie i że próbowałam jakby na tym zapanować, żeby wziąć jak najwięcej powietrza, a teraz jeszcze z tymi maseczkami wszędzie i niby tam wszyscy mówią, że normalnie się dostaje 100% powietrza. Może tak, ale jakoś, nie wiem, nie było to komfortowe dla mojej psychiki, że mam coś tutaj, że jestem w sklepie, który jest, nie wiem, no, nie wiem, w głowie miałam, że za mało tam jest tlenu. I pamiętam, że były takie momenty, że się wystraszyłam, że nie mogę oddychać i też jak szłam gdzieś po schodach, czy tam, to zaczęły się takie momenty, że bardzo musiałam długo czekać, aż mi się moje oddychanie unormuje. Więc pamiętam, że jak powiedziałam to też mojej położnej, to, że ona, mimo to, że mówiłam, że to pewnie jest wiesz, w mojej psychice czy coś, to zostałam wysłana do szpitala na kontrolę właśnie moich płuc i jakby się coś, jakby była taka potrzeba, to wtedy bym została przeniesiona właśnie tam do tego szpitala i tam już bym została do porodu. Na obserwacji co jakiś czas. I tą obserwację mam
dalej. Rzeczywiście do porodu mam zaplanowane te obserwacje i robią mi tam właśnie różne tam testy. Aczkolwiek już nie jestem w... Nie mam położeń już tam w szpitalu, ale już mogłam w pewnym momencie wrócić. Pod koniec chyba drugiego trymestru, ale tam nie pamiętam. Albo na początku trzeciego, nie pamiętam. Więc był to taki moment trochę stresujący, no bo też oczywiście jak nie ma się wystarczająco tlenu, to może dziecko mieć, może się urodzić mniejsze. No bo potrzebuje tego właśnie tlenu. Ale no wszystko było w porządku, tylko oni chcieli mnie mieć na tej obserwacji. Więc to tutaj miałam taki czas trochę stresujący. I dość szybko mi się to skończyło. Mi się wydaje, że... No nie wiem, no... 2-3 tygodnie i mi się to jakby skończyło. Jakoś tak. Chociaż dalej mam tak, że teraz jak gdzieś, wiecie, chodzę po schodach czy coś, to muszę się zatrzymać i... Ale to już chyba jest bardziej normalnie, to już jest takie normalne, no bo jednak jestem cięższa i myślę, że nie jest to jakieś dziwne, że brakuje tchu, ale wtedy to no było trochę inaczej. Zaczęłam też kurs porodowy i jest to niestety online, ze względu na czasy, jakie mamy. Trochę szkoda, bo ja chciałam iść na taki kurs z... wpierw oczywiście, żeby się nauczyć różnych tam tipów, co i jak, co robić najlepiej, w jakiej tam sytuacji i być jak najbardziej poinformowana, bo zauważyłam też swoją drogą dziewczynę, że im więcej jest człowiek poinformowany, tym mniej się boi. Więc dla tych, którzy się boją strasznie porodu, to bardzo polecam jak najwięcej się informować. Ogółem informacja i wiedza to jest wszystko. A po drugie chciałam też poznać osoby, nowe mamy, też nowe mamy, bo zdaję sobie sprawę, że jak ja już teraz zresztą widzę, że w ciąży nie pijąc i nie mogąc chodzić na imprezy, mimo to, że jest korona, ale wiecie o co chodzi, to nie jest już taką się interesującą osobą. A jak urodzę i wiecie, no wszystko wróci do normy, bo już powoli wraca trochę do normy, to też sobie mogę wyobrazić, że ludzie nie chcą się umówić z matką, która szczególnie karmiące, która się nie może napić, która nie może iść na imprezy, więc stwierdziłam, że dobrze mieć jakieś koleżanki mamy. Mam parę takich, które już mają dzieci, ale jednak chciałam poznać też mniej więcej takie, które są, wiecie, levelują ze mną, są mniej więcej w tym momencie jak ja. No i przez online powiem Wam, że no nie złapię się takiego kontaktu, więc niestety. Co prawda mamy umówioną jeden dzień, że się wszystkie spotkamy jak urodzimy i może wtedy coś tam zakwitnie, ale póki co było to bardziej dla wiedzy niż żeby poznać jakiś ten. Ale polecam takie ogółem coś, bo wydaje mi się, że to jest fajnie mieć jakieś znajome od czasów w ciąży. Zięciowa? Jak mam to? Kurczę, nie wiem. Jak się nazywa? Żona brata mojego męża. Zięciowa? No to ta osoba już mogła usłyszeć przez rolkę papieru, słuchając mojego brzucha, mogła usłyszeć bicie serduszka. I ona to usłyszała jako jedyna. Nikt inny nie usłyszał tego, mój mąż nie usłyszał, jego brat też nie udało mu się, nikomu się właściwie nie udało, ale jej się udało. I ja tak powiem Wam, że tak sceptycznie trochę myślałam, czy ona na pewno usłyszała, bo stwierdziłam, że skoro nikt nie usłyszał, to jak ona, to może nie da się tego usłyszeć. Ale ona jakby naśladowała, jak to brzmi i stwierdziłam, no tak, no tak brzmi to serduszko. Więc to też było takie fajne w sumie, że udało jej się usłyszeć serduszko, czyli już nie tylko jak idziemy na echo, czy jak idziemy do położnej, tylko właśnie też przez taką rolkę. Szkoda, że sama nie mogę posłuchać. No. I ostatnie, co się pojawiło też w tym drugim trymestrze, to koszmary.
ja bardzo rzadko mam koszmary, często śnię, chociaż teraz w tym trzecim w ogóle nie śnię, ale koszmary mi się pojawiły takie, nie, że z dzieckiem, że coś się dzieje, ale ogółem jakieś koszmary, że gdzieś spadam, albo że gdzieś uciekam, albo że muszę z kimś walczyć, już tam nie pamiętam też do końca, jakie tam sny mam, no bo tak jak mówię, jestem teraz w trzecim trymestrze, a to było w drugim, ale wiem, że miałam właśnie te koszmary. No i to byłoby właściwie na tyle, więcej nie mam tutaj punktów. Strasznie jestem ciekawa, jak jeśli ktoś to ogląda, kto jest też w ciąży albo był w ciąży, strasznie jestem ciekawa, jak ktoś w ogóle przeżywał taką ciążę, czy się ktoś rozpoznaje w tych punktach, które ja tutaj sobie spisałam. Nie wiem, chętnie bym sobie poczytała, więc jak ktoś się nie wstydzi, to tam napiszcie. No i kończę z tym filmem i zapraszam Was na film z trzeciego trymestra, a po tym filmie zapraszam Was też na vlogi z czasu maja, z miesiąca maja. Będzie tam też dużo o ciąży i będzie też Agnieszka i będzie też Julia jako goście, więc jeśli się komuś podobały poprzednie vlogi, to zapraszam. Dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego.